Słuchajcie, nazywam się Marcin Gołębski i pracuję sobie w tym Uniwersytecie Ekonomicznym i staram się pomagać troszeczkę starszym waszym koleżankom i kolegom w procesie edukacji. I tak sobie myślimy, żeby nauczyć te osoby i w przyszłości was na pewno, w jaki sposób radzić sobie w czymś, co się nazywa biznes. A na czym polega biznes? Na czym polega biznes? Dokładnie tak. Żeby zarabiać pieniądze. A na czym polega kierowanie firmą? O, w ten sposób. Wiecie, co to jest firma? Nie? Co to jest firma? Przedsiębiorstwo. Czyli polega na sprzedaży czegoś, tak? Albo na sprzedaży jakichś produktów. Czyli tutaj kolega słusznie powiedział, jak masz na imię? Kuba? Tak, jak Kuba słusznie powiedział, na przykład sprzedajemy jabłka, albo sprzedajemy usługi. Co to jest usługa? Na przykład komuś sprzątamy w mieszkaniu i za to dostajemy pieniądze. Dokładnie tak, to jest usługa. Jaka jest jeszcze usługa? Proszę o ciebie, jak masz na imię? Sandra, powiedz. Jak ktoś zadzwoni do mechanika. A, czy to jest usługa? W końcu mechanik. Aha, faktycznie, przyjedziemy, naprawi, no to jest usługa. Na jakieś produkty nam te sprzeda. Co jeszcze? Pomoc. Jaka pomoc? W przeprowadzce. Super, i za to też dostajemy kasę, tak? Pogrzebowe usługi. No bomba, no usługi pogrzebowe, no w końcu generalnie rzecz biorąc. Przynajmniej jest to jeden z najpewniejszych biznesów, bo raczej ludzie nie przestaną umierać. No macie rację. Sprzedaż samochodów. Proszę Państwa, moi drodzy, mili Państwo, oczywiście macie rację. I teraz pytanie jest takie. Czy w przedsiębiorstwie może pracować jedna osoba tylko? Może, tak? Jak sprzątamy komuś dom, nie musimy robić tego w kilka osób. Ale czy w dużych firmach pracuje jedna osoba? No nie, w dużych firmach już pracuje ich zdecydowanie więcej. I czy widzieliście kiedyś dyrektora firmy? I co ten taki dyrektor robi? Zarządza firmą. Co jeszcze robi? Rozpisuje, komu zapłacić. No, dokładnie tak. Co jeszcze? Zatrudnia i zwalnia ludzi. Doradców, ludzi zaufanych. Jak sądzicie, czy w takim razie najważniejsze, co jest najważniejsze w zarządzaniu, w kierowaniu, w rządzeniu firmą? Co jest najważniejsze? Dużo wiedzieć, no oczywiście. Co jeszcze? Żeby wiedzieć, co się robi, no to zdecydowanie. Stanowczość, co jeszcze? Ale co jest najważniejsze? Czym powinniśmy kierować przede wszystkim? Bardzo słusznie. Ale żeby to wszystko zrobić w dużej firmie, to kto nam jest potrzebny? Szef. A szefowi kto jest potrzebny? Pracownicy, czyli najważniejsze w kierowaniu firmą, jest umiejętne rządzenie ludźmi. Jak sądzicie, ręka w górę, kto z was byłby dobrym szefem? Bomba. Czyli mamy generalnie rzecz biorąc dzisiaj zebranie prezesów, tak czy nie? Super. I teraz... Dlaczego sądzicie, że potrafilibyście zarządzać ludźmi? Słucham ciebie. A jaki charakter? Przywódczy. A na czym polega... Do porządku, za sekundkę. Za czym polega przywódczy charakter? Kto mi powie? To jeszcze... Charyzmatyczny jesteś. Dobrze, zaraz sobie o tym porozmawiamy, tak? Lubię innymi rządzić. A ty? To samo, też lubisz rządzić. Świetnie.
Nikomu się nie podporządkowujesz. Okej. Okay. Asertywny. Boże, co za słowa padają. Nawet ja ich nie rozumiem do końca. Dużo pomysłów. Zorganizowana. Słuchajcie, teraz mam dla was takie pytanie. Czy to, że ktoś lubi rządzić, oznacza, że potrafi rządzić? Czy to, że ktoś jest dobrze zorganizowany, bo to jest bardzo ważne, czy to powoduje, że odniesie sukces w kierowaniu 100 osobami? Niekoniecznie. W związku z tym, a czy uważacie, że zarządzanie, czy rządzenie ludźmi, jak widzicie prezesów, tak? Eleganckie samochody, fura, skóra i komura, tak? Smartfon, laptop i generalnie wydaje, tablet, no jasne. Wydaje się, moi mili, że to takie proste. Czy sądzicie, że rządzenie ludźmi jest proste? Rządzenie ludźmi jest proste. A dlaczego jest proste? Nie wiem, bo jak coś się nie podoba, to może spadać, jak to się mówi. Ach, można tak sobie mówić. Jak się wie dużo o finansach, no jak się wie dużo o finansach, to się potrafi rządzić finansami. Ale żeby, mili państwo, moi mili, żeby rządzić ludźmi, trzeba o tym wiedzieć. Jak to robić? I teraz mam pytanie. Kto z was powiedział, że jest charyzmatyczny? Jak masz na imię? Michał. Słuchajcie, Michał powiedział, że jest charyzmatyczny. Kto wie, co to jest charyzma? Słucham ciebie. Zapał do czegoś. Zgadza się czy nie? Mieć zapał to znaczy mieć charyzmę? Jeszcze nie wszystko, prawda? Co jeszcze? Siła przekonywania. Słuchajcie, czyli siła przekonywania, zapał do czegoś. Co jeszcze? Słucham ciebie. Tak, tak, ty. Jeszcze raz? Wesołym. Wesołym, żeby mieć charyzmę. No, owszem, tak. Co jeszcze? Twardym. Otwartym. Otwartym. Nie macie mikrofonu, mam jeden na tym kablu, nie przynieśli bezprzewodowego, dlatego ciężko czasami będzie was wysłyszeć. Trzeba być otwartym. Zgadza się. Co jeszcze? A no właśnie. Słuchajcie, co ja chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć, że jest następująco. Rządzić jest miło. Pobierać za to jeszcze dużo pieniędzy też jest miło. Ale z czym się wiąże rządzenie jeszcze? Z czym? Z odpowiedzialnością. Pamiętajcie, moi mili, że kierowanie ludźmi to nie jest łatwa praca. Kierowanie ludźmi to jest wielka odpowiedzialność. Żeby rządzić, trzeba ciężkiej pracy i dużego poświęcenia. Zaraz sobie o tym opowiemy. A proszę mi powiedzieć, wymieńcie mi, kto według was, jak oglądacie w telewizji, czytacie w gazetach, czy obserwujecie w internecie, kto według was ma charyzmę? Podajcie przykłady. Słucham. Kuba Wojewódzki. Dobra. Dalej. Donald Tusk. Słuchajcie, zaraz sobie powiemy dlaczego. Szymon Majewski. Bronisław Komorowski. Janusz Palikot. No, to takie małe déjà vu. W zeszłym roku również ktoś to powiedział. Steve Jobs, świętej pamięci. Już niestety mu się zmarło. Kto jeszcze? Kuba Błaszczykowska, to chyba piłkarz, prawda? Słuchajcie, wymieniacie ludzi. Kto jeszcze? Chuck Norris. No tak, Chuck Norris potrafi przekonać człowieka z półobrotu, to na pewno. To na pewno. Słuchajcie, chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać, bo to jest wbrew pozorom bardzo poważny temat. Wszyscy wymieniacie różnych ludzi, którzy posiadają według was charyzmę. Ludzi, którzy według was potrafią rządzić innymi. Natomiast teraz sobie powiemy krótko, jakie warunki trzeba spełnić, czy co trzeba zrobić, żeby być dobrym liderem. Bo wy jesteście na początku drogi. Wy jesteście przyszłością.
Wy macie jeszcze czas, ale już teraz trzeba się uczyć. Bo bardzo łatwo poprzez pewność siebie i myślenie, że na pewno potrafię, można zabrnąć ślepy zaułek. Tak jak na przykład niektórzy ludzie, których oglądacie w telewizji, którym się wydaje, że mają charyzmę, a tak naprawdę wcale jej nie posiadają. Musicie pamiętać, że nie wszystko, co ładnie wygląda i nie wszystko, co ładnie brzmi, jest rzeczywiście takie ładne. W związku z tym tutaj u góry macie napisane i pomału sobie je omówimy, jakie są cechy prawdziwego przywódcy. Pierwsze, co powiedzieliście, to charyzma. Co to tak naprawdę jest charyzma, słuchajcie? Charyzma to jest umiejętność sprawiania, że inni ludzie chcą robić to, co my chcemy, żeby robili. Ale że oni chcą, a nie muszą. Chcą, a nie muszą. Bo jeżeli my komuś każemy coś zrobić, bo jak mówicie, lubicie rządzić. Rządzenie polega na tym, że my komuś każemy coś zrobić i ten ktoś to zrobi, bo musi. Charyzma polega na tym, że my mówimy, co, jak my widzimy to, co jest do zrobienia i ci ludzie chcą to zrobić. Czyli na przykład, jak jesteście z kolegami i koleżankami, nie wiem, na boisku, w klasie czy gdziekolwiek i chcecie, to zresztą będzie pokazane, będziemy to ćwiczyć jeszcze dzisiaj, i chcecie, żebyśmy na przykład wspólnie zrobili, wykonali jakieś zadanie, to nie możemy powiedzieć, Marek, Aśka, Tośka, zróbcie to, bo wam każę. Jeżeli będziemy potrafili ich przekonać w taki sposób, że oni będą chcieli to zrobić, a nie będą musieli, to oznacza, że mamy dar przekonywania. A dar przekonywania to jest element charyzmy. Ktoś z was powiedział jeszcze przed chwilą, że charyzma to również otwartość. A co to jest otwartość? Słucham ciebie. To masz w 100% rację. Ale to jest jeszcze, to może ty jeszcze, tak? Na ludzi, tak? Tak jest. Słuchajcie, to co powiedzieliście jest bardzo ważne. Otwartość to nie tylko przekonanie do swoich racji. My często w szkole, ja też byłem w szkole, byłem w waszym wieku i też mi się wydawało, że zawsze mam rację. I wydawało mi się, że potrafię rządzić. Wyobraźcie sobie, w której wy jesteście klasie teraz? Piąta. Jak byłem w piątej, szósta. Piąta, szósta, kto jest w siódmej? Czy nie ma siódmych? Już nie ma siódmych, nie? Nie ma siódmych. Jezus, no nie. To jestem taki stary już. Wszystko mi już wisi. Generalnie rzecz biorąc, piąta, szósta, tak? Czwarta jeszcze. Dobrze. Jak byłem w waszym wieku, byłem przewodniczącym szkoły. Kozak, co? Ale, współczuję. Ale słuchajcie, i wydawało mi się, że zawsze mam rację. I to, że mam zawsze rację, potrafię przekonać wszystkich, że tak właśnie jest. I absolutnie nie liczyłem się z czyimś zdaniem. Otwartość polega na liczeniu się z czyimś zdaniem. Nawet jeżeli możemy rządzić ludźmi, to powinniśmy robić to w taki sposób, żeby ci ludzie mogli swobodnie się wypowiadać, kreować pomysły, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć najlepsze rozwiązanie. I posłuchajcie mnie, moi mili, że to właśnie jest charyzma. Dalej, umiejętność motywowania. Co to jest motywowanie? Zachęcanie. Co to jest? Co jeszcze? Tak, co jeszcze? Przekonywanie do czegoś. Co jeszcze? Zachęcanie do działania. A właściwie wiecie co, tak naprawdę, przepraszam, to jest wzbudzanie chęci do działania. Wiecie, co jest najważniejsze u przywódcy? Najważniejsze u prawdziwego przywódcy jest to, żeby
pokazać, żeby sprawić, żeby ludziom się chciało coś zrobić. Bo jeżeli na przykład, nie wiem, ja bym powiedział teraz, chciałbym was motywować do działania i bym powiedział tak, no to wychodzimy wszyscy na zewnątrz i robimy biegiem dwie rundy wokół uczelni. Nie sądzę, żeby wszystkim się chciało. Ale jeżeli, no to dobrze, to inaczej. Dobra. Nie, to był zły przykład. Chciałbym, na przykład gdybym chciał, żebyście teraz wszyscy ze mną przez następne dwie godziny policzyli zadania z matematyki. O! I jeżeli... I motywowanie polega na tym, motywowanie w biznesie, w świecie dorosłych, gdzie tak naprawdę nie chodzi o zadania z matematyki, tylko chodzi o zarabianie pieniędzy, motywowanie polega na tym, żeby tak przekonać ludzi do tego, że im się to przyda, żeby im się chciało. Żeby im się chciało. Słucham? Ja mam was przekonać do tego, żebyście wyliczyli zadania z matmy o godzinie 18.30? Nie dam rady. Dlatego ja podałem, masz rację, powinienem podać to jako przykład. Natomiast nie byłbym w stanie was zmotywować do działania, ponieważ nie byłbym w stanie wam dać nic w zamian. Nie wzbudziłbym chęci w taki sposób, ponieważ nie potrafiłbym uzasadnić, dlaczego to teraz się akurat opłaca w czwartek wieczorem. Ale pytanie jak najbardziej skuteczne. Dalej. Proszę Państwa, żeby być skutecznym liderem, żeby być prawdziwym przywódcą, trzeba posiadać w sobie pokorę. Co to jest pokora? Tylko nie Matt Pokora, ten piosenkarz, tak? Sekundka, ktoś jeszcze? O, słucham Ciebie. Pokora, co to znaczy być pokornym? Kuba. Nieprzechwalanie się. To bardzo słusznie. Co jeszcze? Niezniechęcanie się porażkami to jest wytrwałość. Wtedy jesteśmy wytrwali. Słucham Ciebie. To jest konsekwencja, ale i uczciwość taka, ale pokora jako taka. Sandra. Mieć inicjatywę, to jest przedsiębiorczość. A bycie pokornym, co to oznacza? Proszę. Mieć odwagę się przyznać do błędu. Prawdziwy przywódca potrafi się przyznać. Ci przywódcy, których oglądacie w filmach amerykańskich, to niekoniecznie są prawdziwi przywódcy. Prawdziwi przywódcy to tacy, którzy potrafią przyznać się do błędu. To tacy, którzy kiedy popełnią coś źle, nie boją się tego powiedzieć. Dobrze, dalej mamy potrzebę osiągnięć. Potrzeba osiągnięć. Co to jest potrzeba osiągnięć? Trzeba być jaki? Bardzo słusznie. Wy mówicie dziewczyny spontaniczny, tak? A nie będzie lepsze słowo ambitny? Nie? Słuchajcie, kto z was chce kiedyś być dyrektorem firmy? Dyrektorem, tak? A kto chciałby być premierem? Premierem? Nie radzę. A... Prezydentem, oczywiście. Prezydentem też, no wiadomo. Słuchajcie, i ambicja to jest uparte dążenie do celu. Uparte dążenie do celu, nawet jeżeli mi się nie udaje. Nawet jeżeli dostaję jedynki. Nawet jeżeli wszyscy naokoło mówią, że jest źle. Jeżeli czegoś naprawdę chcemy, musimy do tego dążyć. I to jest potrzeba osiągnięć. Idziemy dalej. Umiejętność rozwiązywania problemów. Umiejętność rozwiązywania problemów. Rządzenie ludźmi to nie jest takie łatwe. Bo nie zawsze będzie tak, że wszyscy będą chcieli robić to, co my chcemy, żeby robili. A co jeżeli mamy, powiedzmy... Dobra, jeszcze raz ręka w górę, kto chciałby być szefem? Dobra, no to teraz weźmiemy pierwszego z szefa z brzegu. Ciebie, jak masz na imię? Nina. No powiedzmy, Nina ma 5
pracowników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteście pracownikami Niny. I teraz macie wykonać wspólne zadanie. Niech to na przykład będzie... No to nie jest może za trudne zadanie, tak? Zbudowanie do końca autostrady. Cokolwiek. Wszystkie te zadania, których myślicie, wyobraźcie sobie, że zespół Niny ma do zrobienia. Ale macie dużo roboty na głowie dziewczyny. Dramat. I wyobraźcie sobie, Nina jest szefem. Teraz Nina, wyobraź sobie i pomóżcie Ninie, co wtedy? Mówi, rozdziela zadania. Koleżanka ma zrobić to, druga tamto, trzecia tamto, czwarta tamto, piąta tamto. I generalnie każda ma swoje zadanie, Nina rozdziela i w pewnym momencie jedna koleżanka z drugą zaczynają się kłócić. Ja tego nie zrobię, bo nie. I druga tak samo. I teraz co w takiej sytuacji powinien zrobić przywódca, prawdziwy lider? To jest najłatwiej. Słucham ciebie. Rozumiem. Albo czyli zwolnić, zagrozić utratą pensji. A jak? W jaki sposób? Proszę. A to też to na próbować w sposób użyć przemocy. No, w niektórych sytuacjach jak się nie pogodzą, dostaną kopa w tyłek. No, myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. Słuchajcie, generalnie próbować dojść do porozumienia. Zadaniem lidera, słucham ciebie, przekonać do tego, że kłótnia w zespole, kłótnia w firmie, sekundka, kłótnia w firmie nic nie pomoże. Proszę Państwa, kłótnie w przedsiębiorstwach, moi drodzy, zobaczycie, popytajcie swoich rodziców, czy w przedsiębiorstwach, w których pracują, w firmach, w których pracują, zdarzają się konflikty. I każdy z waszych rodziców odpowie, że tak, zdarzają się. I kluczowe pytanie w tym momencie, najważniejsze, moi drodzy, jest takie, w jaki sposób lider będzie próbował to rozwiązać. Słuchajcie, dalej. Łatwość wzbudzania inicjatywy i łatwość wzbudzania zaufania. Łatwość wzbudzania zaufania na czym będzie polegała? Ale to właśnie, ale jak? Co trzeba, jakim trzeba być, żeby ludzie nam ufali? Dawać forsę. To wtedy będą do nas przychodzili, ale nie będą nam ufali. Słucham ciebie. Tak. Uśmiechniętym. To budzi zaufanie? Na pewno tak. Otwartym to już mówiliśmy. Spokojnym. Miłym. Nie, jeszcze nie usłyszałem tego, czego chciałem. Znaczy, musicie o tym potem zapamiętać, tak? O właśnie, wiarygodnym. Trzeba być wiarygodnym. A co to znaczy być wiarygodnym? Słucham. Szczerym? No, budzić, ale w jaki sposób? Trzeba być szczerym. Tak, trzeba mieć cierpliwość, trzeba być szczerym, cierpliwym, niezawodnym. Słuchajcie, pamiętajcie, jeżeli coś komuś, szczególnie jeżeli tym kimś rządzicie, jeżeli coś komuś obiecujemy, jeżeli mówimy, że coś zrobimy, to musimy to zrobić. To musimy to zrobić. Ale najważniejsze w pracy lidera, najważniejsze w pracy przywódcy jest umiejętność pracy w zespole. Kto z was umie pracować w zespole? Okej. Ale z drugiej strony mówicie, że lubicie rządzić, tak? Czy nie? A można pracować, rządzić i pracować w zespole? A jeżeli w zespole jest 10 osób i każda lubi rządzić? To co wtedy? Zwolnić 9 i zostać samemu. No, jest to jakieś rozwiązanie na pewno, tak? Pani rządzi, tak? Dobrze.
Słuchajcie, a jak sądzicie, a jakbyśmy zrobili małą próbę? Jakbyśmy zrobili małą próbę? A mianowicie taką. Jak ja bym tutaj się postawił na chwilę w roli takiego niezależnego sędziego. Razem z moimi koleżankami, tak? Dobrze mówię? To są panie wolontariuszki. Dzień dobry, witamy serdecznie. Kłaniam się nisko. Marcin jestem. Cześć. Z koleżankami wspólnie. Trzecia koleżanka. Cześć. Czwarta koleżanka. A tak, ja myślałem, że tak piąta klasa. Młodo wygląda dziewczyna. No. Piąta koleżanka? Też? Nie. Tak? Pomaga? Nie pomaga? Nie. Kto jeszcze? Tu są jeszcze koleżanki. Cześć. No hej. A no tam. Słuchajcie, czyli moje koleżanki i ja będziemy sędziami. Cześć. Moje koleżanki i ja będziemy sędziami i mam dla was takie propozycje. Najtrudniejsze zadanie, jakie mieliście do tej pory w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Dacie radę? Będzie robota, słuchajcie, i to nie na siedząco. I to nie na siedząco. Teraz uwaga. Podzielimy was. Pamiętajcie, o czym mówiliśmy, bo to jest ważne. Sekundka. Jesteście podzieleni, tak? Bardzo dobrze. Pamiętajcie, o czym rozmawialiśmy, o czym sobie opowiadaliśmy, jeśli chodzi o bycie liderem, o przywództwo i o pracę w zespole. O tym musicie pamiętać. Każda z waszych grup dostanie zadanie. Każda dostanie takie samo zadanie. I teraz będziecie mieli 20 minut na wykonanie zadania i my ocenimy, któremu zespołowi poszło najlepiej. To jest tak jak w prawdziwym... Słuchajcie, jeszcze chwila, dajcie... Jeszcze chwilka. Jeszcze sekunda. Macie okazję pokazać, czy potraficie pracować w zespole. Jak w prawdziwym życiu, jak w biznesie. Waszym zadaniem, teraz uwaga, tłumaczę zadanie. Za chwilę wszyscy w grupach, wszystkie grupy wyjdą na zewnątrz. Tam na korytarz. Tam czekają na was przygotowane stoły. To jest ważne, co teraz mówię. W byciu liderem liczy się też kreatywność i inicjatywa. Zadaniem każdej grupy będzie wybudowanie wieży. Jak najwyższej wieży z czegokolwiek, co mamy pod ręką. Z czegokolwiek, co mamy pod ręką. Tylko teraz uwaga. Liczy się praca zespołowa. Dlaczego? Dlatego, że wieża musi być... Halo, dzieci. Wieża musi być stabilna i utrzymać się tutaj. Musimy potrafić ją przenieść tu do sali, postawić ją tutaj i musi się utrzymać przez 30 sekund. Który zespół wygra, będzie okrzyknięty z zespołem liderów i przywódców. Gotowi? Do roboty!